Dobra. Możesz mnie nagrodzić za to, że jestem taki sumienny. Sumienny? Rozumiem, że dzisiaj sam będę musiał się pociskać. No cóż, trudno. Ale nie będę cię winił, jeśli jutro obudzę się ze skurczem szyi. Dobra, to co miałem dalej zrobić? Ta głodna, to znaczy no usiąść chyba i jeść, nie? Tam jeszcze pogadę z tym będę. Dobrze, no okej, spokojnie. Tak, jestem głodna i dajcie mi jeść. Tylko jako bohater, co? Dobra, no. Ojej, strasznie przepraszam. Zobaczyłem, jak szernica wraca z lasu, więc szmychnąłem w krzaki i pobiegłem prosto do wioski. Chciałem sprowadzić pomoc. Spotkałem brata i opowiedziałem mu o wszystkim. No cóż, cieszę się, że nic ci się nie stało. Dziękuję, April. W jaki sposób udało ci się zabić szernicę? Wystarczyło dużo szczęścia i jedna szybka decyzja. Niestety nie miałam okazji skorzystać ze swojej znajomości sztuk walki. Bałaś się? Chyba nigdy w życiu nie najadłam się tyle strachu. Jak teraz o tym pomyślę, to wydaje mi się, że spokojnie obyłam się bez tych emocji. Ojej, ja nigdy nie miałem tyle odwagi, co ty, April. Nigdy. Co? Co to za tu, o którym opowiadał starszy? Bardzo święte miejsce, w którym my, banda, możemy rozmawiać z przodkami, zadawać pytania i uczyć się. Tak? Starszy wiosk powiedział, że mam tam dzisiaj spać. Naprawdę? Tak powiedział. W takim razie obdarzył cię wielkim zaszczytem. Tylko ci, którzy są godni duchów naszych przodków, mogą spędzić noc w dole duchów. Gdzie jest ten duch? Zaraz za tobą, na końcu naszej polany. Możesz jeszcze raz powtórzyć, gdzie jest ten duch duchów? Zaraz za tobą, April. Wejście znajduje się od strony naszej polany. Bawcie się dobrze. Oj, przecież to na twoją cześć, April. Też musisz się dobrze bawić. A jakieś jedzenie, głodne jesteś. Ognisko. Co, mam tam iść spać już od razu? Dobra, to idziemy spać. To ognisko nie jest zbyt duże, ale dzięki temu jest tu przyjemnie ciepło. A ten ma bardzo miły, słodki zapach. No i co? Jakieś łóżko z gałązek i mchu. Pewnie nie jest tak wygodne jak prawdziwy materac, ale dzisiaj nie będę wyprzedzała. To co, gdzie spać? No.